Edwin Bendyk, Ruch Społeczny Obywatele Kultury, na co dzień dziennikarz tygodnika Polityka i wykładowca Kolegium Civitas. Kawka Jaworska, dyrektor festiwalu TofiFest, kierownik Kina Centrum. Agnieszka Odorowicz, dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, obywatelka kultury. Przyjechałem na bydgoski kongres właściwie w podwójnej roli. Z jednej strony jako obywatel kultury, który był sygnatariuszem Paktu dla Kultury, podpisanego przez premiera rządu polskiego w maju. I z drugiej strony jako prezes Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego, a więc tej organizacji, która reprezentuje środowisko jazzowe w Polsce. Tutaj na Bydgoskim Kongresie Kultury zostałem zaproszony jako panelista, by uczestniczyć w dyskusjach o tym, jak kultura może przyczynić się do rozwoju miasta, jakości życia mieszkańców. Druga sprawa, w jakiej tutaj przyjechałem do Bydgoszczy, to jest sprawa uczczenia wielkiego artysty Andrzeja Przybielskiego, trębacza, który tutaj się urodził, tutaj mieszkał, tutaj tworzył, tu nagrywał. Tutaj jest jego cały dorobek. Kongres Kultury to, myślę, że bardzo ważny moment dla bydgoskiej kultury, ale też dla kultury regionalnej. Jest z tego względu, że to pierwsze taki meeting, takie spotkanie, starcie się oddolnych inicjatyw. Generalnie świetny pomysł to są te stoliki, tak? Kiedy możemy się spotkać, porozmawiać. Układamy postulaty i wielkim sukcesem będzie, jeśli choćby dwa z tych postulatów zostaną zrealizowane. Przyjechałam do Bydgoszczy dlatego, że wspieram to miasto z różnych względów. Po pierwsze, jest niezwykle urodziwe, a po drugie ma niezwykle aktywne środowisko kultury, co rzadkie w tych czasach, bo twórcy zazwyczaj skupiają się na własnej twórczości, na własnej karierze, a tutaj mamy do czynienia z ruchem społecznym z prawdziwego zdarzenia, który do czegoś dąży. I oby się udało te dążenia przekuć w konkrety i temu ma służyć Bydgoski Pakt dla Kultury, miasta Bydgoszcz, pierwszego miasta w Polsce, które oprócz deklaracji prezydentów ma szansę podpisać lokalny Pakt dla Kultury. Największym problemem kultury w Polsce to jest problem uczestnictwa, czy raczej dosyć dużego ubiernienia społeczeństwa tego, że główny model uczestnictwa w kulturze to jest oglądanie telewizji. To takie w wersji najbardziej biernej. Natomiast te wszystkie formy bardziej aktywne, zarówno które się mieszczą w przestrzeni kultury, którą nazywamy umownie kulturą wysoką, ale również taką kulturą niską, ale która wymaga silnego zaangażowania, są zdominowane przez stosunkowo niewielką grupę ludzi. Dzisiaj zaciera się granica pomiędzy twórcą, kulturą a odbiorcą. Wszyscy możemy być twórcami. I do tego kultura powinna zachęcać, tak naprawdę do ekspresji każdego z nas, czy każdej z nas, w dziedzinie, która nas fascynuje. Nie przerasta. Obsasa! Kopsa, o proszę, Jacek, możesz się ze mną zatańczyć. Oczywiście, jak najbardziej, zawsze uwielbiam. No to chodź. Bo mnie też przerastają grzyby i wszystko mnie przerasta, bo ja jestem mały. To co? Wokół grzyba, nie? Wokół grzyba. A to razem. Tak, o czekaj, tak. Jesteśmy teraz na... To, co się dzieje w metropoliach, jest kluczowe dla tego, co w ogóle będzie się w całej kulturze działo. I z tego punktu widzenia Kongres Bydgoski, jeden z pierwszych regionalnych, czy pierwszy wręcz regionalny kongres, jest kluczowy tutaj. On sam ten kongres niewiele oczywiście zmieni. To musi być, liczymy na to, że on rozpocznie, czy jest po prostu elementem dłuższego procesu, w którym muszą się spotkać dwie siły. Z jednej strony siła polityczna i środowisko kultury, które też ma wizję, w której widzi siebie i kulturę. Ten kongres, który tutaj się odbywa, jest wspaniale zorganizowany. Muszę przyznać, że jest dużo bogatszy niż kongres, który byśmy jako obywatele zorganizowali w maju. Jestem zaszokowany, bo prawdę mówiąc, o tym w Warszawie nie wiedzieliśmy. Polska, która ma ambicje być krajem wysoko rozwiniętym, o wysokiej jakości życia, stawia na ruchy obywatelskie. Jednym z takich ruchów jest Bydgoski Kongres Kultury, który na mnie osobiście zrobił ogromne wrażenie. Muszę szczerze przyznać, że tematyka tego kongresu, liczba podstolików, liczba ludzi, którzy wzięli udział w tym kongresie z bardzo różnych środowisk, od naukowych po reprezentantów dzielnic, po pisarzy, właśnie twórców, ale też animatorów kultury, napawa dużym optymizmem. Oczywiście to nie jest żaden sukces, to jest po prostu początek pewnej drogi, którą mam nadzieję wszyscy razem przejdziemy skutecznie i do końca, zawierając pewne postulaty i przekuwając je potem w rzeczywistość. Podobało mi się szczególnie to, co na zewnątrz się działo, na ulicach, w tych grupach różnych działań, młodzieży, zainteresowanie dzieci, ludzi innych.
Dzisiaj przed teatrem odbywają się warsztaty plastyczne dla dzieci z regionu. Robią swoje stroje. A teraz jest jakby zabawa. I stąd właśnie spod teatru do BWF, gdzie Karol Kluczak, podsobieramy stroje, które zaprojektowały i wykonały tu nasze warsztaty. Dominika Cisorska, Miejski Ośrodek Kultury, w tej chwili sekretarz kongresu, dziennikarka, animatorka kultury. Ja nazywam się Anna Tomasik, jestem z Domu Kultury ze Świcia, z Oksir. Jako że mam dość swoich papierkowych obowiązków i organizacyjnych, postanowiłam zająć się rękodziełem. Projekt nazywa się Świecie, daj się oświecić. Przyjechaliśmy tutaj z lampą, pod którą robimy różne animacyjne działania. Robimy w papierze, bo świecie na papierze stoi i też w tą kulturę naszą się wkrada. I siedzimy w tym papierze po uszy. Po uszy, tak widać. Nazywam się Kuba Ziołek, jestem członkiem fundacji Wet Music, Nowa Sztuka, a także muzykiem. Znam z takich zespołów jak Ed Wood, Alameda County Deaf Code, a także X-Team Panel. Moja rola na kongresie, dzień dobry, póki co ogranicza się do bycia gospodarzem dzisiejszej imprezy. Dzisiejsza akcja nosi taki szumny tytuł Wet Lab. Chodzi o to, żeby zgromadzić w jednym miejscu kilka osób, które by jakby mogły nasiąknąć atmosferą tej oto jakby niezwykłej lokacji, w jakiej się znajdujemy, porozmawiać z ludźmi z okolicy, przedstawić jakieś swoje projekty, wymienić się twórczymi pomysłami. No i dzisiaj w ramach tej akcji przede wszystkim będziemy mieli do czynienia z performancem Kacpra Lipińskiego, który jest jakby przygotowaniem pewnego obiektu, który zostanie zaprezentowany jutro na wernisażu w ramach instalacji wideo. Oprócz tego jeszcze będzie miał miejsce dzisiaj koncert przeszacownej grupy Szaza z Warszawy, a także naszych tutaj rodzimych artystów, czyli Artura Maciekowiaka oraz Danki Angielskiej. Myślę, że kultura to jest dobre zachowanie się dobrze. Myślę, że kultura to jest zachowanie jakiejś tradycji. Nie wiem, co to jest kultura. Nie. Według mnie kultura to dobre wychowanie. Według mnie to kultura, jak ktoś się dobrze zachowuje i robi różne dobre rzeczy. Nie można na przykład w operze używać wulgaryzmu. Kultura dla mnie jest wszystkim. Przenosi człowieka z tego świata naszego codziennego do innego wymiaru. Kultura to jedzenie, kultura to sposób bycia. Co to jest kultura? To jesteście wy, to jesteśmy my, to jest ten park, to jest ulica Gdańska, to jest wszystko, co nas otacza. Kultura to jest kochanką, z którą bardzo się żyje ładnie i potem jako żona również. Sprawia, że człowiek buduje w sobie jakieś poczucie tego, że jest lepszą osobą. Jest taką potrzebą, taką związaną z duchowością. Jest to pewien rodzaj szczęścia. A dla mnie kultura to też to, co jest brzydkie.